Rozpoczynamy rok 2021 z nadzieją, że skończy się kryzys związany z koronawirusem, że jak będziemy zaszczepieni, nabędziemy tak zwanej odporności stadnej, to wrócimy do działów gospodarki, takich jak hotelarstwo, restauracje i również wrócą nieruchomości do wzrostów. Jak na to się zapatruje dr Marian Szołucha z Instytutu Prawa Gospodarczego? Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I ja zawsze byłem zwolennikiem, że o ile sytuacja nie jest nadzwyczajna i tego naprawdę nie wymaga, to powinniśmy także w dobie COVID-u stosować raczej strategię smart niż taką z gruba ciosaną. To znaczy pozwolić firmom działać na zwolnionych obrotach, ale jednak po to, by nie musiały się zamykać na kłódkę, po to, by nie musiały ogłaszać upadłości, zwalniać pracowników, przestać płacić swoim kontrahentom, etc., bo to wywołałoby efekt kuli śniegowej i poniekąd w niektórych sektorach, tych najbardziej dotkniętych lockdownem, niestety wywołuje. To znaczy, miejmy powagę sytuacji, stosujmy obostrzenia, wietrzenie pomieszczeń, dezynfekcję, maseczki, odległości, etc., etc., ale niech przedsiębiorca ma możliwość przynajmniej na swoje koszty stałe, po to, by może nie zarobił, ale zapłacił swoje rachunki w stosunku do pracowników, dostawców i tak dalej. By z tego podstawowego swojego obowiązku w łańcuchu powiązań gospodarczych mógł się wywiązać. Oczywiście nie wszyscy są w tak komfortowej sytuacji, że mogą to robić, tak fizycznie rzecz ujmując, bo na przykład lotnisko nie jest w stanie ani niczego dostarczyć z dowozem, ani sprzedać swojej usługi w formule wirtualnej online klientom, czyli pasażerom samolotów, a to jest infrastruktura krytyczna, więc państwo powinno w takich przypadkach pomagać, ale ich jest ograniczona ilość. Cała reszta powinna funkcjonować tylko przy zachowaniu, jak mówię, środków ostrożności i na zwolnionych obrotach. No, to już jakby przejrzałe, bo mamy moment, w którym jeszcze kilka miesięcy i będzie mieć znaczącą liczbę osób zaszczepionych, wobec czego, co będzie pewnie pretekstem do otwierania gospodarki. Spróbujmy w takim razie ocenić, jak zdał egzamin, albo jak nie zdał, rząd Zjednoczonej Prawicy w ciągu roku 2020. Na pewno w trakcie fali tak zwanej wiosennej, bo nawiązując ad vocem krótko do pana uwagi, no, nie wiadomo, czy nie przyjdzie trzecia, pomimo szczepionki, fala COVID-u właśnie, nie wiadomo, co z jego nowymi mutacjami, jeszcze bardziej złośliwymi potencjalnie, o czym pierwsze doniesienia z zagranicy do nas płyną, ale to jest, tego nie rozstrzygniemy dzisiaj rano we 5 stycznia na Skype'owym łączu. Wiosną rząd, podobnie jak spółki Skarbu Państwa, jak wielu pracodawców prywatnych, jak my wszyscy zdaliśmy egzamin. Zdaliśmy egzamin jako państwo, społeczeństwo. Karnie podporządkowywaliśmy się zaleceniom. Potem nastąpiło pewne rozprężenie i jesienią już sytuacja była bardziej zaogniona i też pretensje, zastrzeżenia, wątpliwości co do strategii rządowej były większe, bo wiosną można było premierowi, ministrom, zwłaszcza ministrowi zdrowia ówczesnemu, więcej wybaczyć, ponieważ sytuacja, charakter zagrożenia był zupełnie nowy, nieznany. Potem, kiedy przyszła fala druga, mieliśmy już za sobą pół roku doświadczenia, zbierania wiedzy, przygotowywania się do niej. No i te pretensje były w pewnym zakresie także uzasadnione, ale ja bardziej chciałbym wybiec w przyszłość. Ona też świadczy o tym, jak radziliśmy sobie w roku 2020. Otóż na 2021 perspektywy gospodarcze dla Polski są cały czas niezłe. I on, to nie mówię tylko o makroekonomicznych założeniach do budżetu, do nich za chwilę wrócę, ale także o prognozach formułowanych przez wiele ośrodków innych niż nasze rządowe, prywatnych, zagranicznych również. A założenia makroekonomiczne do budżetu, czyli te wiodące, najważniejsze, którymi się wszyscy analitycy w pierwszej kolejności posługują, wyglądają tak, że PKB ma rosnąć w przyszłym roku w ujęciu realnym, podkreślam, co istotne, czyli po odjęciu inflacji o 4%, wynagrodzenia w prawie 3% tempie, konsumpcja, czyli popyt wewnętrzny w ponad 6%, a inflacja ma wynieść bardzo niewiele, bo niecałe
2%. Tylko żeby to się zadziało, jest kilka warunków. Oprócz covidowego, czyli względnego uspokojenia sytuacji na tym polu, musimy postawić w 2021 bardzo intensywnie na inwestycje. Ich dynamika, o czym świadczą ostatnie dane GUS-u z trzeciego kwartału 2020 roku, osłabła i to bardzo znacząco. Spadła mianowicie do poziomu nienotowanego od 25 lat. Stopa inwestycji wyniosła w tymże okresie, o którym mówię, 17,2%. To jest wielkość nakładów inwestycyjnych w całej gospodarce w stosunku do naszego PKB, a więc potrzebujemy inwestycji na gwałt prywatnych, publicznych, polskich, zagranicznych, bez wybrzydzania. Potrzebujemy ekspansji w handlu zagranicznym i to mądrzejszej niż ta dotychczas prowadzona, to znaczy nie tylko na jednym wyłącznie kierunku niemieckim, z którym jesteśmy związani, 25 do 30 nawet ponad czasami procent, a krajów na świecie mamy przecież 250 i nasze towary via Niemcy rozchodzą się potem na cały świat, tylko Niemcy składają je za przeproszeniem do kupy, naklejają swoje marki na czele z podpisem Made in Germany, dokładają olbrzymią marżę i nasze własne towary z ogromnym zyskiem sprzedają, jak mówię, w bardzo odległe różne rejony. Ale mówiąc to, musimy zaznaczyć, panie doktorze, że przynajmniej według danych, które prezentuje jeden z amerykańskich ekonomistów, Peter Zeihan, Polska jest krajem, który w stosunku do swojego PKB ma najwyższy eksport na świecie. To cieszy, panie redaktorze, tylko musimy zagłębić się w ten odczyt. Musimy rozebrać statystyki dotyczące eksportu na czynniki pierwsze, wejść w ich strukturę i okazałoby się wtedy, że ciągle znaczna część naszego eksportu to jest eksport nisko przetworzonych albo nieprzetworzonych towarów. To jest ciągle czasem reeksport na zasadzie montażu w Polsce z części tutaj dostarczonych znowu do niemieckich fabryk, które wysyłają ten towar daleko w świat później. Często jest to wyłącznie podwykonawstwo. Z tego miejsca w łańcuchu powiązań gospodarczych musimy się powoli zacząć wyswobadzać. Ono było dobre, ono było nieuniknione, ono pozwoliło nam zarobić, zgromadzić kapitał, niezbędną wiedzę o prowadzeniu biznesu, o technologiach nowoczesnych, etc., ale musimy zacząć z niego stopniowo wychodzić. I musimy w 2021 jeszcze skończyć swoją krótką litanię, jeszcze odważniej niż do tej pory stawiać na nowe technologie. Nie bać się ich, tak jak to jest w przypadku chociażby 5G. Musimy jeszcze szybciej budować infrastrukturę polską, zwłaszcza tę drogową, kolejową, transportową, która, w której mamy ciągle ogromne zapóźnienia mimo stopniowego ich nadrabiania, bo to jest szkielet do dalszego rozwoju już w oparciu o zdrowy, własny, prywatny sektor, który możemy mamy. Możemy tutaj na przykładach. No pierwszym jest CPK, czyli Centralny Port Komunikacyjny. Tutaj widzimy już konkretne kroki. Nie wiem, czy w roku 2021 rozpocznie się budowa, ale pewnie już projekty powstaną. Drugim i trzecim i czwartym projektem, o którym warto wspomnieć, to są porty zewnętrzne. Budowanie ogromnych nabrzeży, które mają powstać i na przed portem w Gdyni, jak z dzisiejszego punktu widzenia, i przed portem w Gdańsku, tam za Westerplatte i w Świnoujściu również taka inwestycja jest przewidziana i są do niej dociągane tory oraz droga, żeby można te towary po Europie rozwozić. Wszystko mnie to bardzo cieszy. Cieszy mnie więcej. Podatek estoński, który skłania prywatne firmy do inwestycji, bo pozwala odłożyć w czasie zapłacenia podatku tak długo, jak długo będziemy zyski wypracowane w danym przedsiębiorstwie reinwestować w nim. Cieszą mnie zapowiedzi spółek Skarbu Państwa, bardzo ambitne, odnoszące się do inwestycji, czasami także inwestycji w nowe technologie, jak w przypadku Orlenu, który w ciągu najbliższych 10 lat w innowacje, w badania i rozwój chce zainwestować około 3 miliardów złotych, czyli jednocześnie około 3% swoich nakładów inwestycyjnych w ogóle. Ale jeśli inwestycje mają ruszyć na dobre, to oprócz zażegnania zagrożenia covidowego potrzebna jest nam niestety także większa stabilność prawa. Potrzebna jest skuteczna walka z przewlekłością postępowań sądowych. Potrzebne jest zastopowanie istnego zalewu regulacji często niskich jakości. No i wreszcie potrzebna jest refleksja na temat nowych obciążeń podatkowych i parapodatkowych, których kilka, nawet więcej niż kilka w 2021 roku do nas zawitało. Mówię o podwyżkach podatków, jak abonamentu czy opłaty mocowej, ale także o nowych, jak podatku cukrowym. Tego łącznie jest całkiem sporo. To są może drobne rzeczy, są jeszcze drobniejsze od deszczu czy psa,
ale łącznie składają się na to, że no niestety redystrybucja dochodu narodowego za pośrednictwem państwa, za pośrednictwem finansów publicznych rośnie. To inwestycjom, zwłaszcza prywatnym, nie sprzyja. Dobrze, że udało się nam uniknąć większych zagrożeń, bo opozycja pod koniec roku rzutem na taśmę chciała podnieść opłatę reprograficzną, czyli tak zwany podatek od smartfonów na rzecz celebrytów, o których teraz jest bardzo głośno, zresztą dochody z niego miałyby być przeznaczane i trafiać nie do budżetu, a do ich prywatnych kieszeni wprost. Ale to jest temat na osobną dyskusję. No, to, co powiedziałem, to jest taka kwintesencja, myślę, naszych wyzwań i zagrożeń jednocześnie i warunków, które muszą być spełnione, by założenia makroekonomiczne na ten rok, pozytywne oczywiście, i prognozy dotyczące niego spełniły się. Trzymamy więc kciuki, by te pozytywne prognozy się spełniły, a przede wszystkim, byśmy normalnie wrócili wszyscy do pracy i by pan doktor mógł przyjechać do nas osobiście do poranka. Dziękuję uprzejmie za zaproszenie. Doktor Marian Szołucha, Instytut Prawa Gospodarczego, był naszym gościem i to tyle pozycji, które przygotowaliśmy na dzisiejszy poranek. Zapraszamy Państwa do oglądania Telewizji Republika. Jak zawsze jest nas coraz więcej, jak Państwo pamiętacie, 78% wzrost, czyli oglądamy już w całkiem dużym gronie.